Justyna Wojciechowska, TV Reklama, jest z nami Wiktoria Jaroniewska. Jaroniewska, tak. Hejka, hejka wszystkim, dzień dobry. Cześć, gratuluję w ogóle, bo wygrałaś. Druga wygrana twoja, powiedz mi, co czujesz? Czuję się bardzo szczęśliwa, ja nie sądziłam, że ja się wzruszyłam w tym oktagonie. Mega miło, naprawdę mega, nie spodziewałam się, a naprawdę bardzo dużo serca oddałam w te przygotowania i po prostu cały czas mówię, ciężka praca popłaca, bo naprawdę włożyłam bardzo dużo serca i siły i wszystkiego na te przygotowania. Widać, że właśnie pokochałaś to, można powiedzieć, tak? Kocham ogólnie sport. Ciężko mi powiedzieć, czy kocham tak najbardziej MMA, jak ludzie się mnie pytają, piłka ręczna czy MMA, bo wcześniej trenowałam 11 lat piłkę ręczną. A teraz już nie trenujesz? Ludzie powiedzieli, że trenuję, ale mam przerwę, no bo nie da się tego połączyć, po prostu nie da. Kocham sport, ogólnie, kocham biegać, kocham siłownię, już myślałam nawet, czy nie wystartować kiedyś w bikini fitness, wiesz o co chodzi. No, sport jest super, po prostu kocham sport, więc MMA też kocham, pokochałam. Wygrałaś w drugiej rundzie. Powiedz mi, czy tak obstawiałaś właśnie, że to będzie druga runda? Czy liczyłaś na to, że właśnie może pociągniesz do trzeciej? Jak nie pierwsza, to trzy pełne rundy. Dlatego też się tak bardzo zdziwiłam, no nie? W sensie wszyscy tutaj mówią, że sama byłam zaskoczona i że widać było po mnie, że jestem zaskoczona i tak faktycznie było. Byłam zaskoczona po prostu. Myślałaś, że Marty Renty pokaże więcej? Nie, pokazała bardzo dużo i uważam, że też super się zaprezentowała. Myślałam, może, że pokaże więcej parteru, a okazało się, że ona faktycznie nie czuła się super w parterze. Ja też nie czułam się super w parterze, dlatego też po pierwszych treningach parterowych zaczęłam jeszcze więcej pracować nad nim i no i teraz czuję się troszeczkę swobodniej, ale też nie jakoś mega najlepiej. Przepraszam, w ogóle piję tutaj gazowane i już mi się chce bekać. Nie szkodzi. Jeśli chodzi o Marty Renty, widziałam, że no jest bardzo, bardzo smutna, bardzo źle się z tym czuję. Ja uważam, że powinna dalej walczyć. W sensie ja wiem, że łatwo mówić, kiedy... Nie wiem, czy nie zrezygnuję przez to, bo trochę... Też mi mówiła, że jak się jej pytałam, czy będziesz na przykład, czy masz już następne przeciwniczki jakieś na oku czy coś, to mówiła mi, że zobaczymy po tej walce. Wiadomo, każdy chce wygrać, ona była moją przeciwniczką, musiałam zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby wygrać. Ja też chciałam mieć taki rekord, wiesz, 2-0, no to lepiej wygląda. Ale mimo wszystko uważam, że i tak jest dobrą zawodniczką. Jeżeli faktycznie nie czuje się w ogóle w tym parterze, to niech idzie po prostu w K1 i też walczy z drobnymi osobami, bo ona mi się wydaje taka mega drobna, mimo tego, że jesteśmy tej samej wagi i praktycznie tego samego wzrostu. A powiedz mi teraz, kto następny? Czy masz już jakąś przeciwniczkę? Na pewno często słyszysz to pytanie. Często słyszę, nie zdradzam nic, wiesz? Nawet jak... Ale masz ogólnie, tak? Na oku są jakieś wstępne rozmowy, ale zobaczymy, jak to się potoczy. Dobra, a powiedz mi, czy ta federacja, czy może jakaś inna teraz? To też tajemnica, czy mi się skończył kontrakt, czy nie, więc... Takimi odpowiedziami dajesz tutaj znać, że coś się może zadziać więcej. Coś się może zadziać więcej, zobaczymy. Dobra, powiedz mi teraz, na razie odpoczywasz, czy właśnie bierzesz się za treningi i trenujesz do tej walki, która nastąpi niebawem? 2 tygodnie, myślę, przerwy. Ja nigdy nie robiłam dłuższych jakby przerw w sporcie niż jak miałam kontuzję raz 2 miesiące, to i tak chodziłam, trenowałam na przykład góry na siłowni, miałam kontuzję kolana i jakieś 2-tygodniowe przerwy na przykład wakacje, bo jednak jak trenujesz cały rok praktycznie, no to zasługujesz na te, nie wiem, chociażby 2 tygodnie. Byłaś chyba niedawno. Widziałam. Po pierwszej walce byłam na wakacjach i też od razu wróciłam do treningów. Tylko skręciłam w ogóle przed tymi wakacjami staw skokowy, jeszcze jak grałam w piłkę ręczną. Więc wiesz, te wakacje to była też taki czas na regenerację, a praktycznie od razu potem wróciłam do treningów. I ja jestem taka, że ja trenuję cały rok, wiesz, to jest moja pasja, więc mówię, kocham sport. Nagrywasz na YouTubie. Tak. Właśnie ja oglądam twoje vlogi, znaczy oglądałam, no bo teraz już nie nagrywasz. Powiedziałaś sama, że masz dużo mniej czasu. Powiedz mi, czy wrócisz do nagrywania tych vlogów, czy już zupełnie to odchodzi na dalszy plan? Wiesz, może faktycznie jakbym w końcu kogoś zatrudniła i nie była taką Zosią Samosią, bo tak naprawdę regularne osoby, kto jest na YouTubie? Osoby, które mają operatorów, montażystów. Mało kto raczej działa tak, że robi wszystko sam. Ja robiłam do tej pory wszystko sama i wiesz, ja studiuję dziennie, mam studia, mam wszystko na głowie, więc nie mam czasu montować. Już ponad miesiąc montuję film z moich urodzin, jeszcze go nawet nie wrzuciłam, a urodzin miałam 15 września, a robiłam je 21 września, więc od 21 września nie zmontowałam filmiku z urodzin, który miał być na mój kanał, więc na pewno będą takie, wiesz, tutaj wpadnie pewnie vlog z tej walki, tutaj wpadnie z urodzin coś, ale nie będzie to raczej regularne nagrywanie, dopóki na przykład nie skończę studiów, bo jestem na ostatnim roku studiów, więc później zobaczymy, co się zadzieje. Mówiłaś, że na tym YouTubie to jest tak, tak właśnie tak sobie, tak? I chciałbyś czegoś nowego, chciałbyś jakby... Streamować na przykład. Też po studiach, jak będę miała czas, to mogłabym streamować. No ja lubię bardzo, widzisz, że lubię gadać, rozwijać na pewne tematy. Jakieś rzeczy przeglądam sama, więc czemu jakby też nie nagrywać tego po prostu, w sensie nie streamować.
A czy właśnie Fame MMA dało ci takie, że tak powiem, rozwinęłaś się przez to? W jakimś stopniu się rozwinęłam, ale moje zasięgi wbrew pozorom, mimo tego, że liczba obserwatorów urosła, to nie zwiększyły się jakoś super. Jeżeli chodzi na przykład o polubienia na Instagramie, jak zlecicie 2 lata temu, jakie miałam, nie wiem, ilość polubień, zwłaszcza kiedy wbijam 100 tysięcy na Instagramie, to były bardzo zbliżone do tego, co jest teraz, więc na pewno się po części rozwinęłam, ale też nie jakoś tak mega, wiesz, że nagle, nie wiem, wbijam 500 000 na Instagramie i mam po 100 tysięcy lajków pod zdjęciami. No tak nie jest. Ale wiesz... Pewno to ubarwiło twoje życie, nie możesz powiedzieć, że nie. Pewno jest fajnie. Ja nie narzekam w ogóle. W sensie już druga osoba pyta się mnie o to, czy wiesz, gdzieś tam zasięgi wzrosły, wszystko. Pewnie po części może i tam wzrosły, ale tak jak mówię, jakby są zbliżone do tego, co było kiedyś. Nie wiem, jakoś mega super mi na tym nie zależy. Ja po prostu robię to, co lubię i jest fajnie. A jeszcze o TikToka chciałam zapytać. TikToka łatwiej prowadzić na co dzień, bo wiesz, to są takie szybkie, krótkie filmiki, więc... Chyba masz sporo obserwujących na TikToku, co? No, chciałabym w końcu 1 000 000 wbić, Boże, moje marzenie. A ile brakuje? Chyba 90 tysięcy. Tak mi się wydaje. Nie wiem, jak po tej walce. Po tej walce będzie... Możesz dobić. No, może, bo po ostatniej też mi jakby 100 tysięcy nowych aż obserwatorów na TikToka doszło. No, dokładnie brakuje 87 tysięcy, więc jeszcze trochę jest. No. Czekamy i czekamy też na twoją walkę kolejną. Mam nadzieję, że już niebawem. Ja też mam taką nadzieję. W sensie mam nadzieję, że będę zdrowa przede wszystkim po tej walce, bo nie wiem, bo czuję, że coś mi... A właśnie, czy coś ci jest? Chciałam właśnie też... Tylko tutaj boli, ale to chyba raczej nic poważnego. Twoja przeciwniczka ma dużo większe obrażenia, wiem, także... Wiem, a z walką zobaczymy jeszcze. Zobaczymy, czy się dogadamy na pewno, czy wszystko wypali, czy jednak może mi się odwiedzi. Wiesz, jak to jest, kobieta... Myślę, że ci się nie odwiedzi, bo ty się tak wkręciłaś i widać po tobie, że to pokochałaś, więc... Widać, że ktoś mnie obserwuje. No tak, więc ja kocham sport, tak jak mówię. Dobra, w takim razie dzięki. Dzięki. Pa! Wszyscy się patrzą.